Witam Was bardzo serdecznie w 155. odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku moich egzotykach. Zacznę od strelicji. Na razie pięknie rosną, wypuszczają kolejne liście. Już od września przestałem je zasilać nawozem. Zresztą tak... Na razie ich nie przesadzam. Poczekam z tym do wiosny. Monitoruję już pogodę, żeby w nocy nie było już za zimno dla nich. Jak już tak będzie, to przetransportuję je do domu. Męczennica wysiana w tym roku z nasion zakwitnie jak na razie tylko jednym kwiatem, bo nie widziałem więcej pączków na niej. I z nią taka sama sytuacja odnośnie pogody. Kaktus, o którym opowiadałem Wam w ostatnim odcinku, szykuje się jeszcze raz do kwitnienia. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o nim, zapraszam do tamtego odcinka. Bieluń dalej kwitnie, ale kwiaty nie są tak wielkie jak na zdjęciach. Może z tego, że on jest jeszcze mały. Spróbuję go przezimować i zobaczymy w przyszłym roku, jak będzie z nim. I w końcu przyszedł czas na palmy. Trachykarpus wciąż wypuszcza kolejne liście. Będę zimował go w szklarni, ale postaram się, żeby temperatura nie spadała mu poniżej zera. Moje dwie waszyngtony wypuszczają szybko liście. I już mają liście właściwe dla nich i charakterystyczne nitki. Ratowana palma daktylowa pobudziła się i zaczęła rozwijać. Szkoda tylko, że pod koniec sezonu. Cykas jak na razie tylko się zakorzenia. Czekamy z nim do wiosny, co będzie dalej. I na koniec najbardziej wolno rosnąca palma z mojego ogrodu. Palma bismarcka wypuszcza już trzeci liść w tym sezonie. Na razie jest dosyć mała, ale te listki, które wypuszczają, są naprawdę długie. Też będę ją zimował w domu.